Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Katarin, a w dzisiejszym odcinku zrobię wam unboxing, welcome home, pokażę wam mojego nowego konika, już tutaj oficjalnie na YouTubie. Powiem wam troszkę o tym koniku i powiem wam ważne rzeczy odnośnie zawodów, na które jadę. I tak, konik po pierwsze ma na imię DVD Liva La Diva Angeles. Czekajcie, nawet sprawdzę, czy dobrze to powiedziałam, bo ja generalnie sobie zawsze zapisuję te imiona. DVD Liva La Diva Angeles to był jej początkowy zamysł. Chyba się zmieniła. No i już wam ją pokazuję. A więc generalnie jadę z nią na zawody. Wygląda ona tak. Jest no naprawdę mój ulubiony konik. Jest naprawdę prześliczna. Ma śliczne oczka, śliczne cieniowanie i co najważniejsze, w ogóle ma uszy do tyłu. Ma dosyć dużo tej grzywy, będziemy robili koreczki chyba, albo nie mam pojęcia. Ma fajną grzywkę i ogólnie się tak fajnie prezentuje, już wam ją pokazuję. Tutaj będziecie też mieli przebitki. A więc no generalnie mega mi się ona podoba. I teraz tak. Będziecie mogli mnie spotkać na zawodach w Zabajce, raczej o ile nic się z mojej rodziny nie rozchoruje i będzie miał mnie kto zawieźć, bo na razie nie mam transportu. Są to zawody na Podkarpaciu, Zabajka, LKJ, o ile się nie mylę, Zabajka. Legalny klub dziecki chyba, Zabajka czy coś takiego? Czy tam lokalny, nie wiem, przepraszam, naprawdę mogą się pomylić. Jest to Rzeszów, okolice Rzeszowa. No i to jest Podkarpacie, więc to są te. Tutaj będziecie mieli na szybko listę. Wrzucam to w nocy pewnie środy, bo jutro jest czwartek. I w czwartek. Tak, w czwartek idę na trening z nią, mój pierwszy. Potem w piątek chyba spotykam się z Zosią w sumie. Mogłabym to zrobić. Czyli z moją fanką. A potem są zawody w sobotę, więc śpieszcie się. Zapisałam się na konkurencję 70. Jest to konkurencja wysoka jak dla mnie. No jakby no, na moje drugie zawody to jest trochę wysoko, nie? Generalnie konik jest równiutki. Znaczy tutaj coś się stało, ale nie wiem. Jest piękny i na niej będziecie mogli mnie zobaczyć. I ja w ogóle powiedziałam, że jestem Milena Kazala, a nie Kazała i to mi się bardzo pomyliło. Robiłam jej oczy, to dużo było do wyboru, do koloru, nie wiedziałam jak je zrobić. Czy mam do niej sprzęt w ogóle? Nie mam do niej sprzętu. Myślę, że chciałabym jechać w takim ogłowie, który się nazywa Hakamore. Tak, jadę w Hakamore, ale muszę najpierw je zrobić. I domówiłam tak dużo rzeczy na te zawody, że zamówiłam sobie, uwaga, skórę, która, no właśnie na przykład mogę wam pokazać, że jest taka, jak na tym oku. Jest bardzo fajniutka, ale zamówiłam też 100 takich klamerek, jakby takich do ogłowia właśnie, które nie wiem kiedy mi przyjdą, mam nadzieję, że jutro albo pojutrze przynajmniej. I zamówiłam sobie na czółek. I nie wiem teraz, bo dziewczyna mi napisała, że jutro mi wyślę. I paczki przychodzą tak w jeden dzień albo dwa, jak w dwa dni to nie będę miała na czółka. A naprawdę jest prześliczny i zamówiłam go za 40 zł, ale no po prostu skradł mi serce i po prostu nigdy nie miałam takiego kupionego na czółka, żeby był ładny, seria ładny, a nie taki jakiś byle jaki. Więc tak, muszę dokupić sobie jeszcze leginsy i ważna rzecz dla was. Jeżeli jedziecie na te zawody, to naprawdę nie wstydźcie się podejść. Ja wyglądam w ten sposób. Tak wygląda mój koń. I będziecie mogli do mnie podejść, nie wiem, od zdjęcia albo po prostu ze mną posiedzieć, bo ja będę tam generalnie sama. I no, koń ma strasznie długi kij. Generalnie sama i nie mam żadnej koleżanki, z którą bym popyła, więc możecie podejść. Wiem, że dużo osób, które znam, jedzie. Które nie znam w sumie, jedzie. Więc pozdro, możecie do mnie podejść. Ja nie gryzę i nie płakam w całości i w ogóle.
Generalnie to i skrót to będzie Diva. Diva la Diva, tak. Więc jest przepiękna naprawdę. Będę musiała zrobić to w głowie. I czy chcę wam coś powiedzieć? Tak, chcę wam powiedzieć, jakie kalendarze zamówiłam. Więc jeżeli nie chcecie spoileru, to po prostu pamiętajcie to do tej minuty filmu, żeby po prostu nie spoilerować. A ja wam teraz powiem, jakie zamówiłam. Nie mogę zrobić. Pierwszy. Charmsy, 12 okienek. Prześliczne, to cały czas robię. Prześliczny jest i bardzo mi się podoba. I to są chyba Charms by Twister, albo nie wiem, w sumie nie pamiętam już. To jakiś miesiąc temu zamówiłam drugi z biżuterią i to nie jest totalnie o Hobby Hair Single, ale po prostu biżuteria. No, ja mam bardzo dużo bronzów, tak naprawdę. Mało mam pokazać, ale w sumie co by za długo zajęło. Więc mam dużo bransoletek i też dużo bransoletek nasz. Akurat na sobie nie mam, ale no generalnie noszę dużo na co dzień. Wracam po krótkiej przerwie. No to tak, to był właśnie ten drugi z biżuterią. Trzeci ze Schley. Mogę wam go teraz pokazać, ale to będzie jeszcze większy spoiler. Więc pokażę wam teraz. Czy to nie jest piękne? Czy to nie jest piękne? Ja zawsze marzyłam o takim kalendarzu, jak była mała. Ale po prostu nie było mnie stać jakby. Spoiler. Nie było mnie stać, no bo to były, ja miałam dużo w tych zabawek. A teraz bardziej się zawzięłam za te szlejchy, i mam. Kosztował, chyba nie muszę mówić, ile kosztował. Fajny. Będziemy otwierały vlogmaski. Też nie mogę się doczekać tych vlogmasków. Będę miała jeszcze jeden ze słodyczami i z kosmetykami. Drugi będzie z koralikami, z kosmetykami, z jakimiś słodyczami. I kolejny to będzie z rzeczami dla hobby horsów, ale ja się strasznie boję takie rzeczy zamawiać. Bo zobaczcie, mogę wydać 120 zł na coś, co będzie totalnie niepocalne. Ja się boję po prostu. Ja w sumie to kalendarze nie wiem, czy będę robiła, ale może będę robiła. Może. Może, o ile w najbliższym czasie będę mogła w ogóle coś zamawiać takiego, albo po prostu jechać do sklepu i znajdę jakieś fajne rzeczy. W sensie te torebeczki wszystkie i takie naklejki z numerkami. Więc to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam, że oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że podoba wam się konik, bo mi bardzo. I tak, podejdźcie, nie wstydźcie się, nie gryzę i buziaczki dla was i pa, pa.